Szanowna Pani Marszałek, Pani Minister, Wysoka Izbo. Ja chciałabym zasygnalizować problem, jaki przedstawiło mi Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, a który związany jest właśnie ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. Sprawa dotyczy terminu składania deklaracji przez rodziców o przystąpieniu dziecka do obowiązku szkolnego. Dziś, tak jak Pani Minister już wspominała, rodzice składają taką deklarację do końca marca z równoczesną opcją zmiany zdania przez rodzica do końca sierpnia. To znacznie utrudnia w obecnej sytuacji planowanie organizacyjne oddziałów przedszkolnych i szkolnych. Stąd Zrzeszenie zgłasza postulat o wyznaczenie jednego obowiązującego terminu składania tych deklaracji, oczywiście wcześniej niż koniec sierpnia. Także proszę o ustosunkowanie się do tego postulatu Zrzeszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo za sprawne wystąpienie.